Wielka pętla, droga do Soczi. Maj 2013. 10 maja. Rower gotowy do wyprawy, jak wielbłąd, objuczony tobołami i sakwami podróżnymi, cierpliwie czeka przy bramie otwartej na oścież. Na kilka najbliższych miesięcy żegna Tomasza maj zielony i wybujały, kipiący z jego indiańskiej wioski. Jedź w obce lądy, trzepoce na wietrze amerykańska flaga. Nie bój się przygód i trudów podróży, żyj! Tak też ostatnim spojrzeniem objął swoje knieje i zamknął bramkę u płota. Na krośnieńskim rynku spotkał się ze znajomymi i przyjaciółmi, którzy przy Michael Cafe urządzili dla niego imprezę pożegnalną. Pozbierał od nich moc życzeń na szczęśliwą wyprawę, na przeżycia, dzięki którym nie wróci już ten sam, a bogatszy, odmieniony, na rychły powrót do ojczyzny, w końcu na podróżne łupy, czyli zdjęcia z miejsc ciekawych, gdzie wielu jeszcze nie było. W sklepie rowerowym u Henka zdążył jeszcze wymienić licznik na nowy i tak krosno pozostawił za sobą. Pierwszą noc w trasie spędził w Stobiernej u znajomego mechanika samochodowego. Janusz, Bogumiła, Lucjan i Sylwester życzą na długą podróż przez Europę szczęścia, zdrowia i wytrzymałości w tej ekspedycji. Maja. Obroki, Trzcianka, Lublin. To kolejne miejscowości na mojej trasie. W Lublinie skusiła mnie piękna majowa aura i postanowiłem pospacerować po tutejszym skansenie, Muzeum Wsi Lubelskiej. Skupiono tu budownictwo z Wyżyny Lubelskiej, miasteczka i zespołu dworskiego, Powiśla, Podlasia, Polesia Lubelskiego, Nadburza i Roztocza. Jedną z chat chętnie przeniósłbym do mojej indiańskiej wioski. Tę noc spędziłem za Lublinem, u miłej rodziny. Zosia i Andrzej Tomaszewscy pozdrawiają ciekawego i oryginalnego człowieka i życzą mu wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, żeby spotkał samych życzliwych ludzi na drodze swojej wędrówki, którzy podadzą mu rękę i udzielą pomocy. Z tej strony zwykły obywatel Polski ze wsi Trzcianka koło Gończyc, gminy Sobolew. Dla nas to zaskoczenie, że ktoś taki jak pan Tomasz odważył się na taką wyprawę przez świat. Panu Tomaszowi życzymy przyjemnej podróży. Zenon, Iwona, Jakub i Kinga. Maja. Dziś minąłem miejscowości Górę, Kalwarię i Grójec. Zwiedziłem Warszawę, Stare Miasto, po czym udałem się do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z serdecznymi życzeniami szerokich dróg i spotykania tylko i wyłącznie wspaniałych i przyjaznych ludzi Ewelina Wawrzynkiewicz z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po 103 kilometrach postanowiłem rozbić namiot w Nowych Budach. Ulokowałem się przy budynku publicznej szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II. To dwa rowery, dobrze widzicie. I bynajmniej nie wziąłem zapasowego w podróż. Na początku wyprawy towarzyszył mi mój znajomy Mietek, którego poznałem w Krośnie, jednak w niedługim czasie nasze drogi rozłączyły się. 15-16 maja. Po 102 kilometrach dotarłem do Łomży na Podlasiu. Zmęczony trudami upalnego dnia, przysiadłem na chwilę obok Hanki Bielickiej. Jej ławeczka znajduje się przy ulicy Farnej. Upamiętnię aktorkę, która związana była z tym miastem. Kolejnego dnia dotarłem do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Widok, jaki rozpościera się przede mną, jest fascynujący. Brak budownictwa, dziewicze i bagienne tereny, siedlisko bobrów i łosi. Twierdza Osowiec tego dnia nie była czynna dla turystów. W Osowcu odwiedziłem biuro NBP. Dzisiejszą trasę kończę na 101 kilometrze przy farmie mlecznej Mogielnice. Tu rozstawiam namiot. Pozdrawiamy i życzymy szerokich dróg i dotarcia do celów. Kasia i Andrzej Kapla z rodziną. Następne dni upłynęły mi w dalszej drodze przez Podlasie, to jest Augustów, Suwałki, Gremzdy Polskie. Nad jeziorem Gremzdy zrobiłem pranie. Odwiedziłem Piotra, który mieszka w domu po starobrzędowcach. Na zdjęciach udokumentowałem również jurtę mongolską. Od okolicznych ludzi dowiedziałem się, że niedaleko w Budzie Ruskiej znajduje się dom prezydenta Komorowskiego. Polska, Litwa. 19 maja. Po przejechaniu 102 km o godzinie 12.15 jestem na granicy polsko-litewskiej w Ogrodnikach. Następny dzień poświęciłem na zwiedzanie zamków w Trokach na Litwie.
Pierwszy z przełomu XIV i XV wieku położony na półwyspie niestety był nieczynny tego dnia. Druga forteca z tego samego okresu znajduje się na jeziorze Galve. Według przekazów historycznych została wzniesiona przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda. Natomiast w drugiej połowie XX wieku podjęto w niej prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie, dzięki którym wygląda dzisiaj tak okazale. W zamku znajdują się ogólnodostępne dla turystów ekspozycje muzealne. 21 maj. Zwiedziłem Pałac Tyszkiewiczów w Landwarowie pod Trokami, wzniesiony przez Józefa Tyszkiewicza. Jako zasłyszaną ciekawostkę powiem, że w czasach radzieckich pałac był siedzibą fabryki dywanów, a obecnie znajduje się tu jedna z filii Uniwersytetu Wileńskiego. Jeszcze tego samego dnia udałem się do stolicy Litwy. W Wilnie pozwoliłem sobie na chwilę wyciszenia i refleksji w kościele świętej Teresy, zwanym też Ostrobramskim, gdyż jest połączony z Ostrą Bramą. Ostra Brama, czyli brama miejska na Starym Mieście w Wilnie, razem z przylegającym do niej fragmentem muru obronnego stanowi pozostałość po fortyfikacjach miejskich. Zamknięciem ulicy Ostrobramskiej jest wzniesiona od wewnętrznej strony bramy kaplica Ostrobramska z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej. Przemierzając Wilno odwiedziłem także kościół świętej Anny, usytuowany tuż przy brzegu rzeki Wilejki. Świątynię udekorowano koronkową fasadą wykonaną z 33 rodzajów ceglanych kształtek. W ołtarzu głównym znajduje się obraz świętej Anny Samotrzeć. Ponoć sam Napoleon był pod tak wielkim wrażeniem tej świątyni, że zapragnął ją przenieść do Francji. Podczas poprzednich wypraw do Wilna nigdy nie dotarłem na szczyt Góry Zamkowej, ponieważ zasłaniał ją gęsty las. Udało mi się to tym razem. Zbocze zostało ogołocone z drzew, a mym oczom ukazały się pozostałości po średniowiecznym zamku z basztą Giedymina. Następnie w siedzibie Litewskiego Komitetu Olimpijskiego w Wilnie, przy ulicy Olimpijskiej 15, spotkałem się z generalnym sekretarzem. Tę noc spędziłem pod namiotem obok domu jakichś Litwinów. Była ulewa, głośne strugi deszczu zadźwięczały w moich uszach jak kołysanka i przyśnił mi się ten przepiękny drewniany rower, który razem z jego właścicielem, przypadkowo napotkanym Litwinem, uwieńczyłem na zdjęciu. Jednak na tym świecie nie ma nic trwałego, bo przecież mój wehikuł może stoczyć rdza, a z kolei tamtemu zagrażają korniki. W kolejnych dniach podróży na moim szlaku rowerowym pojawiły się następujące miasteczka litewskie. Towiany w okręgu wileńskim, gdzie znajdują się dobra Radziwiłłów. Z tego, co zasłyszałem, ów pałac jest obecnie własnością trzech braci. Zresztą miałem okazję spotkać rodzinę Radziwiłłów osobiście. W promieniu 50 km od Wilna, niedaleko granicy z Polską. Jak podają liczne źródła, według ostatniego spisu powszechnego, Polacy stanowią 10% mieszkańców rejonu szerwińskiego. Wiłkomierz położony około 60 km od Wilna. Pompiany nad rzeką Istrą, leżące przy Via Baltica, czyli drodze międzynarodowej E67 biegnącej z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. To najważniejsze połączenie drogowe pomiędzy krajami bałtyckimi. Za miastem minąłem olbrzymi wiatrak holenderski, cmentarz żydowski oraz ruiny glinianej karczmy. Litwa-Łotwa. W końcu minąłem litewsko-łotewski słup graniczny przy dawnym przejściu granicznym Litwy z Łotwą w miejscowości Meitén. Po drodze minąłem park, ruiny i restaurowaną część zamku przez kobietę o imieniu Walentyna. Niestety nie mogę bliżej określić tego miejsca. 24 maja dotarłem do miasteczka Bowsk. To miejscowość przygraniczna po stronie łotewskiej, dokładnie w południowej części Semigalii. Po przejechaniu 83 km, będąc na przedmieściach Rygi, zacząłem rozglądać się za miejscem na nocleg. Noc spędziłem przyjęty gościnnie przez polską rodzinę. Następnego dnia ważnym punktem na mojej podróżnej mapie była Ryga, stolica Łotwy. Ryga usytuowana jest nad rzeką Dźwiną, w pobliżu jej ujścia do Bałtyku. W mieście znajdują się liczne zabytki, również z czasów średniowiecza. Trzeba podkreślić, że wówczas właśnie miasto było jednym z najważniejszych portów bałtyckich.
Miasto wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W łotewskim komitecie olimpijskim nie zastałem nikogo, bo akurat dotarłem tu w niedzielę. Noc spędziłem w domku holenderskim za Rygą. Łotwa, Estonia. 26 maj. Od rana pada deszcz i jest pochmurno. Na trasie same lasy, lasy, niekończące się lasy. Potem jakiś punkt na trasie i znowu lasy. O godzinie 16.30 mijam łotewsko-estoński słup graniczny. Wieczorem rozpogodziło się. Noc spędziłem pod namiotem, nieopodal domu miłej gospodyni. Następnego dnia w dalszej trasie spotkałem Polaków z Warszawy. Zaprosili mnie na obiad. Później chciałem się wykąpać, ale zrezygnowałem z tego zamiaru, bo wody Morza Bałtyckiego były nieprzyjemnie zimne. 28 maj. Po 91 kilometrze dotarłem do Tallina. To stolica Estonii i, jak się dowiedziałem, jedna z najchętniej odwiedzanych stolic europejskich. Tallin jest miastem portowym nad Morzem Bałtyckim. Jeszcze tego samego dnia postanowiłem odwiedzić Estoński Komitet Olimpijski w Tallinie i za jednym razem zgarnąłem dwa odznaczenia – kolarskie i olimpijskie. Później spotkałem się przy kawie z Grzegorzem Poznańskim, ambasadorem Rzeczypospolitej w Estonii. Czas upłynął nam na miłej pogawędce. Widzę, że na Starym Mieście trwają przygotowania do festiwalu – 32 dni Starego Miasta Tallin. Dodam, że Stare Miasto wpisane jest na listę Światowego Kulturowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Estonia, Finlandia. 29 maja o godzinie 10.30 wypłynąłem promem z Tallina do Helsinek, stolicy Finlandii. Tutaj pierwszym przystankiem na mojej trasie jest helsińska dzielnica Tulu, w której znajduje się często odwiedzany przez turystów kościół skalny z 1969 roku. Stojąc przed świątynią, można dostrzec jedynie miedzianą kopułę wystającą z kamiennych bloków. Po wejściu do środka kościół napawa mnie swoim pięknem. Dowiedziałem się nieco o konstrukcji tego kościółka. Ponoć został zbudowany pośrodku owalnego placu, zamkniętego dookoła granitowymi skałami. Te same nagie skalne ściany tworzą wewnętrzne sklepienie kościoła. Naturalne światło przedostaje się do wnętrza przez liczne szklane panele znajdujące się w kopule. Po krótkiej medytacji połączonej z zachwytem nad dziełem ludzkim ruszam dalej w drogę. Trzeba znaleźć jakieś spokojne miejsce na nocleg. Namiot rozbiłem przy napotkanej farmie. 30 maj. Po metafizycznych uniesieniach, które sobie wczoraj zafundowałem, dzisiejszy poranek przywitał mnie po królewsku. Czekało na mnie śniadanie zrobione przez Finkę Henne Andersson, właścicielkę farmy. Posilony, pełen energii, ruszam w dalszą drogę. Po 101 kilometrze pedałowania dotarłem do Lahti, znajdującego się w południowej Finlandii. To przede wszystkim ośrodek narciarstwa, gdyż corocznie odbywają się tutaj zawody w skokach narciarskich o Puchar Świata. Stąd właśnie pochodzi sławny fiński skoczek Janne Ahonen, ale przecież pasjonaci skoków narciarskich dobrze o tym wiedzą. Nie zastanawiając się, postanowiłem bliżej przyjrzeć się skoczniom narciarskim. Miasto posiada 3 skocznie, jednak zachowały się tu również starsze drewniane. Na dole pod skoczniami znajduje się basen. Udało mi się zdobyć pieczątkę ze skoczniami w Lahti. W dalszej części dnia odwiedziłem Muzeum Sportu Tour de Ski z ciekawą ekspozycją sprzętu narciarskiego. W tym muzeum spotkałem Matiego Naikonena, fińskiego skoczka narciarskiego, który na pamiątkę podarował mi kartkę pocztową ze swoją podobizną i dedykacją oraz puzzle produkcji fińskiej ze Świętym Mikołajem. Obiecałem sobie, że podaruję je pierwszemu napotkanemu w Rosji dziecku. Miejsce na rozbicie namiotu znalazłem na pobliskim parkingu, wśród wielu innych namiotów i kempingów. 10 do 31 maja przejechałem łącznie 1929 km. Trasa mojej wyprawy rowerowej objęła następujące państwa i miejscowości. Polska. Krosno, Rzeszów, Stobierna, Obroki, Trzcianka, Lublin, Góra Kalwaria, Grójec, Warszawa, Nowe Budy, Łomża, Biebrzański Park Narodowy, Twierdza Osowiec, Mogilnice, Augustów, Suwałki, Gremzdy Polskie, Ogrodniki.
Litwa. Troki, Landwarów, Wilno, Towiany, Szerwinty, Wiłkomierz, Pompiany. Łotwa. Bowsk, Ryga. Estonia, Tallin. Finlandia, Helsinki, Lahti. Czerwiec 2013. Rozpoczął się czerwiec, a ja przemierzam kolejne fińskie miejscowości. Minąłem Jyväskylä, położone nad jeziorem Päijänne, w odległości około 270 km od Helsinek. Miasteczko, podobnie jak Lahti, ma swoją tradycję sportową. Znajduje się tu baza rajdu Finlandii, działa klub hokejowy oraz skocznia narciarska. Następnie trasa rowerowa przeprowadziła mnie przez Äänekoski. Miejscowy przemysł opiera się tu w dużej mierze na przetwarzaniu drewna. Vitasari, położone w odległości 98 km od Jyväskylä, oraz Ravintola, gdzie znajduje się obiekt trochę przypominający sklep, a trochę muzeum z szeroką ekspozycją dzwonów z całego świata. Trzeci czerwiec. W dalszej drodze spotkałem dwóch Polaków, Jerzego Libnera i Bogusława Stryszyk z Borów Tucholskich, którzy na motocyklach podróżują na Nordkap. Dziś mam za sobą 108 km trasy. 4 czerwiec. Spotkałem turystę Czecha podróżującego na rowerze. Celem jego wyprawy jest również Nordkap. Po drodze prawie nic nie zwiedza, tylko jak się wyraził, wyrabia kilometry. Po 134 km dotarłem do Oulu, czyli 6 pod względem liczby ludności miasta Finlandii. Tu spotkałem kierowców z Litwy, którzy mieszkają niedaleko polskiej granicy. Gościnnie poczęstowali mnie obiadem. Noc spędziłem u przyjaznych Finów. Czerwiec. Po 111 km pedałowania dotarłem do Kemi. To port morski w prowincji Laponia. Przemysł Kemi opiera się głównie na wytwórni ścieru drzewnego i papierni. Kemi słynie także z tego, że co roku buduje się tu największy w świecie zamek ze śniegu i lodu. Noc spędziłem przy torze wyścigowym koni kłusaków. Następnego dnia po 109 km jestem nadal w lapońskiej prowincji, tyle że w miejscowości Rovaniemi. To duże miasto. W tej części Laponii do uprawianych najczęściej sportów należą narciarstwo biegowe i łyżwiarstwo. Kilka kilometrów za Rovaniemi znajduje się na Papiri, czyli północne koło podbiegunowe. Turyści przybywają tu, by przekroczyć umowną granicę, za którą rozciąga się już koło podbiegunowe i zobaczyć, jak to jest. Czy stojąc na granicy lub przekraczając ją, poczułem coś wyjątkowego? Niech to będzie moja tajemnica. W Na Papiri znajduje się słynna wioska Świętego Mikołaja. Niestety czerwiec to nietypowy czas jak na odwiedziny tego świętego. Nie zastałem go, bo akurat przebywał na urlopie wypoczynkowym przed pracowitym okresem świątecznym. Zatem zwiedziłem centrum Świętego Mikołaja pod nieobecność samego gospodarza. Z Rovaniemi skierowałem się na Pontio. W miejscowości tej znajduje się piękna galeria artystyczna, w której podziwiałem rzeźby, obrazy i fotografie. W galerii poznałem Fina, który dobrze mówił po polsku, grał na gitarze i śpiewał partyzanckie piosenki. Naszego języka nauczył się od Polaków pracujących w Finlandii. Finlandia, Norwegia. 10 czerwca o godzinie 14 przekroczyłem granicę fińsko-norweską. Tu spotykam turystę z Liechtensteina, który podróżuje samochodem, a na co dzień pracuje w jakiejś dużej korporacji elektronicznej. Jest naprawdę zimno. W dalszej trasie, już na terytorium Norwegii, przede mną nowe wyzwania – wielokilometrowe zjazdy w dół. Tu i ówdzie podziwiam wodospady na rzekach. Po drodze minąłem okopy i bunkier z działem. Trudności w podróżowaniu związane z ukształtowaniem terenu i warunkami pogodowymi rekompensują mi życzliwi turyści. Napotkani Finowie poczęstowali mnie gorącą kawą i ciastem. Tak zmarzłem, że ich gościnność bez mała uratowała mi życie. Do Morza Norweskiego dotarłem o godzinie 18. Widok imponujący. Po dzisiejszym dniu licznik rowerowy zarejestrował 103 km. 11 czerwca. Zrobiłem dziś 106 km. Zimna i deszczowa aura utrzymuje się nadal. W górach leży śnieg. Dotarłem do Tromsø. To największe miasto północnej Norwegii, położone 350 km za kołem polarnym.
Przygotowując się do wyprawy, posiłkowałem się wiadomościami z internetu. Wyczytałem między innymi, że noc polarna w Tromso trwa od końca listopada do połowy stycznia, czyli w tym czasie panują tu ciemności, a dzień polarny od połowy maja do końca lipca, czyli nie ma nocy. Odwiedziłem miejscowe Muzeum Polarnictwa upamiętniające historię wypraw polarnych. Warto wiedzieć, że na przełomie XIX i XX wieku Tromso było punktem startowym wielu ekspedycji polarnych, w tym najbardziej znanych – Amundsena, Nobile, Nansena. Przekazy podają, że miasto zyskało nawet miano Wrót do Arktyki. Na ten i kilka kolejnych dni zakwaterowanie znalazłem w klasztorze sióstr karmelitanek pod wezwaniem Totus Tus Niepokalanej Marii Panny Dziewicy z Karmelu. Ten klasztor jest związany z historią mojej rodziny. Przez kilka lat klasztor ten był domem dla mojej siostry Małgorzaty, natomiast moi bracia pomagali w pracach wykończeniowych przy budowie tej świątyni. Siostry serdecznie ugościły mnie w swoich progach, radosne i pięknie opalone. Zapytałem je, skąd ta opalenizna, przecież jest zimny czerwiec, a one odpowiedziały mi, że przed moim przyjazdem temperatury w Tromso dochodziły do 30 stopni Celsjusza. Wychodzi na to, że to ja przywiozłem tu chłód i zimno z granicy norweskiej. Jednak nie powinienem narzekać, bo słońce zajrzało na chwilę do miasteczka. W czasie krótkiego pobytu w Tromso pomagałem siostrom w pracach ogrodowych. Przedstawiły mnie norweskiemu biskupowi, który w klasztorze odprawia msze święte. Drogi Tomaszu, dziękuję Bogu za spotkanie z Tobą. Módlmy się za siebie nawzajem, aby nasze życie i jego pasje były na chwałę Boga i szkaplerznej królowej Karmelu. Siostra Maria Bożena od Odkupiciela. Niech Boża opatrzność prowadzi Cię szczęśliwie i bezpiecznie drogą podróżną i drogą życia. Powierzam wszystkie intencje brata Najświętszemu Serca Panu Jezusa i zapewniam o modlitwie. Siostra Maria Katarzyna Elżbietanka. Życzymy Ci bezpiecznej i szczęśliwej podróży, aby rower niósł Cię do celu bezproblemowo. Pozdrowienia od migrantów z Tromso, Krzysztof, Janek i Grzegorz. Spotkaliśmy się z Tomaszem 12 czerwca w środę. Bardzo ciekawe spotkanie, zazdroszczę wytrwałości i optymizmu życiowego. Życzymy wielu dobrych przeżyć i kolejnych tras rowerowych na przyszłość oraz ciekawych kontaktów z różnymi ludźmi, Elżbieta i Alfred. W połowie czerwca zdecydowałem, że czas opuścić Tromso i ruszyć w dalszą drogę. Odpocząłem, więc najwyższa pora znów złapać wiatr w żagle. Po mszy świętej pożegnałem siostry karmelitanki. Nadal jest zimno i deszczowo. Na trasie zorganizowano objazdy. Niejednokrotnie musiałem jechać tunelami. Jeden z nich miał długość 3200 metrów. 19 czerwca po 67 kilometrach pedałowania dotarłem do malowniczego miasteczka Alta w północnej Norwegii. Przez bliskość koła podbiegunowego w Alcie słońce nie zachodzi między połową maja i końcem lipca oraz w ogóle nie wschodzi między końcem listopada a połową stycznia. W tutejszym muzeum obejrzałem rysunki naskalne pochodzące sprzed około 6200 lat, odnalezione w pobliżu miasta. Znalezisko to wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Znajduje się tu także lodowy hotel. Tę noc spędziłem przy polskim kościele katolickim w Alcie. Również tutaj przy pracach wykończeniowych świątyni pomagali moi bracia. Niedaleko znajduje się inna świątynia wybudowana na kształt okrętu podwodnego. Witamy w skromnych progach Kościoła Katolickiego w Alcie zacnego rowerzystę pana Tomasza Świątka i życzymy przyjemnego pobytu. Stanisław Kwaser. Dnia 1 czerwca po długiej i męczącej drodze dotarłem na Nordkap, przylądek północny. To najbardziej dostępny i atrakcyjny dla turystów skalny przylądek na wyspie Magerøya, połączonej z lądem stałym podmorskim tunelem drogowym. Z tego wysuniętego na północ skalnego cypla, bądź, jak kto woli, urwiska o wysokości około 300 metrów, rozciąga się widok na Morze Północne. Za wjazd na cypel trzeba zapłacić 35 euro. Szkoda tylko, że dzień był pochmurny. Zdawało się, że dziś nie zobaczę słońca, a jednak na chwilę wyszło zza chmur. Jako ciekawostkę dopowiem, że Nordkap często bywa błędnie uznawany za najdalej na północ wysunięty punkt Europy.
Tymczasem punkt ten znajduje się na tej samej wyspie, jednak jest mniej dostępny i atrakcyjny turystycznie, dlatego właśnie Nordkap stał się centrum większości wycieczek w te rejony. Po zjeździe z Nordkapu trafiłem do miasteczka. W porcie właśnie zacumowały statki pasażerskie, z których kilka tysięcy turystów dosłownie wysypało się na ląd, jak ziarenka maku z dziurawego worka. Inne statki dopiero dopływają. Pogoda nie dopisuje turystom, jest zimno, w dodatku bardzo silny wiatr. Z trudem pokonuje strome podjazdy i tunele o długości 6900 i 4400 metrów. Wewnątrz są oświetlone. Przejazd przez nie zajął mi ponad godzinę. Z tego dłuższego tunelu zabrałem na pamiątkę kamyk. Uznałem, że tę noc spędzę w Nordkapie, choć trochę zdenerwował mnie fakt, że od turystów zgarniają pieniądze za wjazd na cypel, a wokół nie ma ani pola namiotowego z prawdziwego zdarzenia, ani toalety czynnej całodobowo. Szukając miejsca pod namiot, spotkałem rodaków z Polski. Motocyklistę Lucjana Lekosza, który osiedlił się w Szwecji i przyjechał tu w celach turystycznych, oraz Polaków z Poznania, podróżujących kamperem. Okazało się, że w Poznaniu mamy wspólnych znajomych. Mały jest ten świat. Spełniłem swoje marzenie. Motocyklem na Nordkap. Przy miłym zaskoczeniu spotkałem rodaka i to nie byle kogo, tylko samego pana Tomasza Świątka. Lucjan Lekosz, Szwecja. Drogi Tomaszu, bardzo miło spotkać Ciebie, Polaka, rodaka w Norwegii na Nordkap. My życzymy Ci dużo zdrowia, siły, powodzenia w dalszej Twojej podróży. Z całego serca życzę Ci szczęścia. Janina Korn z Ostrudy. Volker Korn. Rankiem 22 czerwca opuszczam Nordkap. W dalszej drodze przeszkadza mi silny wiatr do tego stopnia, że ledwie ruszyłem. Po przejechaniu 96 km decyduję się na rozstawienie namiotu na najbliższym parkingu. Zaczyna się ściemniać i przez cały czas pada deszcz. Nie byłem jedynym podróżnikiem, który w tym właśnie miejscu postanowił spędzić noc. W pobliżu mojego namiotu zaparkował swój kamper Bjørn Wirkola, norweski skoczek narciarski, mistrz świata, trzykrotny zwycięzca turnieju czterech skoczni, a także piłkarz. Sprezentował mi wygodne buty, w których mogłem ukończyć wyprawę. Stare, które dostałem od sióstr z Karmelu, rozkleiły się. Spotkałem tam również inną ciekawą osobistość, Werna Kettlinga z żoną. To właśnie od niej dowiedziałem się, że ojciec jej męża pełnił ważną rolę w rządzie Hitlera, a po wojnie został zesłany na 5-letnie wczasy w okolice Murmańska. 23 czerwca jadę w kierunku na Murmańsk. Po drodze minąłem sklepik z pamiątkami, w którym zaopatrzyłem się w kilka reprintów starych pocztówek, traktujących o tym, jak dawniej żyli Norwegowie. Nie były drogie. Na mojej dalszej drodze dwa muzea, w Bileifort i Karasjok. Chcę jak najprędzej wjechać na terytorium Rosji. Spotkanie w drodze motocyklistów z rowerzystą. Życzymy bezpiecznej podróży, gratulujemy odwagi i podziwiamy. PS. Panieńskie nazwisko mamy, Andrzeja to Świątek. Danuta i Andrzej Ryńca z Kluczborka. Norwegia, Rosja. 25-27 czerwca. Ciężkie dni wyprawy, wiele stromych podjazdów, zimno. Wreszcie dotarłem do miasteczka Kirkenes, położonego tuż przy norwesko-rosyjskim przejściu granicznym. Kolejne większe miasto to Nikel, znajduje się już po rosyjskiej stronie. Przez Nikel prowadzi droga międzynarodowa E-105 w kierunku Murmańska przez Petersburg, Moskwę do Jałty. Na przejściu granicznym Rosjanka ze Straży Granicznej chce dać mi wizę na 30 dni. Jednak ja miałem już ze sobą wizę 90-dniową, załatwioną przez rosyjski Komitet Olimpijski w Soczi. Po kilku telefonach, które wykonała najwyraźniej w mojej sprawie, podbiła moją wizę i mogłem powitać znajomą Rosję. Kilka kilometrów od granicy spotkałem innego strażnika przejścia granicznego, który zapytał mnie, czy nie miałem problemów z przekroczeniem granicy. Okazuje się, że goście zaproszeni przez rosyjski Komitet Olimpijski nie powinni mieć problemów na granicy.
Dalsze dni mijają mi niepostrzeżenie w drodze. Licznik rowerowy nabija nowe kilometry. Dzień od dnia odróżniają tylko kolejne trudności w drodze. Chmury deszczowe wlokę ze sobą już od samej Finlandii. Na trasie tu i ówdzie brak asfaltu, dominują pustkowia poprzecinane jednostkowymi budowlami. Mijam zaniedbany cmentarz wojenny, nieczynny sklep, kopalnie, domki wypoczynkowe zrobione ze stalowych, podziemnych zbiorników na paliwo. Muszę tu znaleźć jakieś miejsce na nocleg. 30 czerwca. Wreszcie jestem w Murmańsku. To miasto posiada niezamarzający przez cały rok port nad Zatoką Okolską na Morzu Barentsa. Wizytę w mieście rozpocząłem od mszy świętej w miejscowym kościele, którą celebrował duchowny z Argentyny. Dla pielgrzymów i zaproszonych gości kościół dysponuje tutaj wolnymi pokojami, dlatego przenocowałem opływając we wszelakie wygody. Po mieście oprowadził mnie Andrzej, który pracuje tu przy rekonstrukcji starego drewnianego monasteru. Samo miasto nie zrobiło na mnie wielkiego wrażenia. Przede wszystkim jest brudne i zaniedbane. Przed wojną Niemcy mieli tutaj potężną bazę wojskową, której później nie byli w stanie odbić Rosjanom. Nikt stąd też nie potrafi mi odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajduje się polski cmentarz wojenny. Podsumowując, od 1 do 30 czerwca przejechałem łącznie 2717 km. Moja trasa rowerowa wiodła przez następujące państwa i miejscowości. Finlandia, Jyväskylä, Äänekoski, Viitasaari, Rivantola, Oulu, Kemi, Rovaniemi, na papieri Arctic Circle Pontio, Norwegia, Tromso, Alta, Nordkap, Bielefjord, Karasjok, Kirkenes, Rosja, Nikel, Murmańsk. Lipiec 2013. 1 lipca po pożegnaniu z księdzem z Murmańska ruszyłem w kierunku Sankt Petersburga. Pogoda nadal mi nie sprzyja, jest silny wiatr, wokół pustkowie. Koło Orenburga mijam zatrute jezioro. Jak wyczytałem w internecie, w 1954 roku na oddalonym od Orenburga o 215 km poligonie w Tocku armia radziecka przeprowadziła eksperyment z użyciem bomby atomowej, podobno dwa razy większej od tej zrzuconej na Hiroshimę. Wówczas na poligonie znajdowali się żołnierze, więźniowie i zwierzęta. Celem tego eksperymentu było sprawdzenie zdolności sprzętu i żołnierzy do walki w warunkach wojny jądrowej. Do dziś Orenburg jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Rosji. Drugiego lipca. Po 145 km na południe od Murmańska znajduje się miasto Mączegorsk. Ta miejscowość, położona na Półwyspie Kolskim, za kręgiem polarnym, została założona w 1937 roku jako centrum przemysłu wydobywczo-przetwórczego rud, miedzi i niklu. Źródła podają, że powstała dzięki pomyłce akademika Aleksandra Fersmana. Znajdujący się tu olbrzymi kombinat zakładów przemysłowych na długi czas wyparł z miasta całą zieleń. Jednak teraz przyroda zaczyna odżywać. Warunki pogodowe są fatalne, wiatr nie odpuszcza. Był tak silny, że nie miałem sił jechać, musiałem prowadzić rower. Namiot rozbiłem pod stokiem narciarskim. Następnego dnia, koło godziny 11.30, spotkałem biegacza ze zniczem sztafety. Bieg z Sankt Petersburga do Murmańska w ramach corocznego biegu Wiatr z Południa. Nazwa biegu nawiązuje do warunków atmosferycznych występujących w tym regionie. 4 lipca przekroczyłem polarny krąg w Rosji. Jest godzina 8.30. Wokół rozciągają się pustkowia. Koło obelisku, wskazującego położenie, w którym się znajduję, rosną góry śmieci. A więc to tak wygląda w Rosji, podczas gdy Finlandii czy Norwegii to wielki biznes. Licznik rowerowy zarejestrował dzisiaj 116 km. Kolejne dni mijają mi w drodze. Niewiele tu zabudowań, mijam stację benzynową, elektrownię na rzece, nawet nie znam nazwy miejscowości. Szukam sklepu, w którym mógłbym się zaopatrzyć w chleb, mleko, a tu nic. Gdyby nie turyści, chyba umarłbym z głodu. Poratowali mnie robotnicy budujący drogi. Zjadłem z nimi obiad, mogłem też rozbić namiot w ich bazie.
10 lipca. Rozpogodziło się. W oddali dostrzegam jakieś zabudowania. Stare, nadgryzione zębem czasu domy. Spotkałem tu Szweda, mieszkającego w tym rejonie Rosji, byłego biegacza narciarskiego, który w latach 70. zakończył swoją karierę narciarską przez doping. Jest prawie niewidomy. Pomagają mu miejscowi ludzie, inaczej nie poradziłby sobie. Szwed twierdził, że stosowali u niego doping bez jego wiedzy, jednak nie potrafię sobie przypomnieć jego nazwiska. Następnego dnia w miejscowości Miedzigorsk zrobiłem zakupy i uzupełniłem zapasy żywności. Noc spędziłem w daczy byłego dyrektora do spraw technicznych zakładów papierniczych. Lipca po 107 kilometrze dotarłem do miejscowości Świersko. Znajduje się tutaj monaster Trójcy Świętej założony przez świętego mnicha Aleksandra Świerskiego pod koniec XV wieku. To prawosławny męski klasztor. Jak podają źródła, najstarszą częścią kompleksu budynków należących do klasztoru jest cerkiew opieki Matki Bożej, następnie Sobór Przemienienia Pańskiego, cerkiew świętych Zachariasza i Elżbiety, cerkiew świętego Jana Damasceńskiego i Sobór Trójcy Świętej. Wszystkie te budowle były fundacjami zamożnej rosyjskiej szlachty i kupców. W XIX wieku klasztor zyskał nieformalne określenie Północnej Ławry. Po 1918 roku został zamknięty przez władze radzieckie, a jego budynki pełniły różne funkcje. Więzienia, koszarów, domu inwalidów, sowschozu czy szpitala psychiatrycznego. W 1997 roku rosyjski kościół prawosławny odzyskał część budynków monasterskich i reaktywował wspólnotę. Mnisi zaprosili mnie na obiad. 13 lipca po 41 kilometrach dojechałem do Starej Ładogi, to wieś znajdująca się 12 kilometrów od jeziora Ładoga. Według historycznych wzmianek osada ta została założona przez fińskich kupców, a w następnych wiekach zamieszkiwana była głównie przez wikingów. Wykopaliska potwierdzają silne powiązania kultury Starej Ładogi z kulturą skandynawską, fińską i słowiańską. Znajduje się tu starożytna kamienna twierdza stojąca u ujścia rzeki Elena do Wołchow. W dawnych czasach pełniła ona rolę przystani. Wewnątrz twierdzy znajdują się dwie cerkwie z freskami przedstawiającymi świętego Jerzego i zaśnięcie Matki Bożej. Znajduje się tu również drewniana cerkiew świętego Dymitra. Po drugiej stronie rzeki zorganizowano rekonstrukcję rycerstwa, obozu wikingów. W rekonstrukcjach tych wzięli udział m.in. Polacy spod Warszawy. Przed imprezą wieńczącą rekonstrukcję Polacy wyprosili mnie ze swojego obozu, twierdząc, że nie jestem członkiem ich ekipy. A widzący to Rosjanie zaprosili mnie do siebie. Upiekli barany i prosiaki, impreza była pierwszorzędna. Lipca. Jestem w Sankt Petersburgu. Sam dojazd do tego miasta z lekka przypominał horror. Ruch pojazdów odbywa się tutaj dosłownie wszędzie. Na drodze wielopasmowej, na poboczu też ktoś ciągle cię wymija, ale na szczęście obeszło się bez wypadku. To zachwycające miasto leży na kilkudziesięciu wyspach połączonych ze sobą około 400 mostami. Z tego powodu nazywane jest Wenecją Północy. Ze względu na zespół urbanistyczny miasto zostało ogłoszone przez UNESCO 8. najbardziej atrakcyjnym turystycznie miastem świata. Zwiedzanie rozpocząłem od wizyty w monasterze Aleksandra Newskiego, podniesionego do godności ławry i kościele świętej Jekateryny, przy którym znalazłem miejsce na nocleg. W parku spotkałem Jekaterinę II, mamy wspólne pamiątkowe zdjęcie, niestety car od zdjęcia się wymigał. Kolejnego dnia odwiedziłem Plac Pobiedy, nad którym góruje pomnik obrońców Leningradu. Niestety tym razem nie udało mi się zwiedzić Ermitażu, bo musiałbym poświęcić na to przynajmniej 3 dni, a i ceny biletów były wysokie. A poza tym będę miał pretekst, by jeszcze wrócić do Sankt Petersburga.
dalszej drodze obrałem kierunek na Moskwę, czyli przede mną 686 km. Kilka kilometrów za Sankt Petersburgiem znajduje się zakład samochodowy, w którym remontują stare auta. Jest tam również kompletne i co ważne, na chodzie czerwone auto Messerschmitta z 1955 roku. Dwa inne, niekompletne egzemplarze znajdują się w Finlandii. Za czerwonego Messerschmitta z Rosji chcą 800 tysięcy rubli. 17-18 lipca. Na trasie minąłem cmentarz wojenny armii rosyjskiej. Dopiero teraz robią wykopaliska i szacują liczby poległych. Dalej sklepik z pamiątkami. Całe wsie są puste, domy wyglądają jak ruiny, nie ma sklepów. Noc spędziłem przy domu, którego gospodyni jest dyrektorką w szkole. 19 lipca, 35 kilometr. Odwiedziłem sobór w miejscowości Kaldan. Dowiedziałem się, że niedaleko stąd, w Długich Brodach, Putin ma dacze. Po drodze mijam pomnik Wieczna Pamięć Ofiar Represji Politycznych. Kolejną miejscowością na mojej trasie jest Wałdaj. To miasto w obwodzie nowogrodzkim. Odwiedziłem wołdajski oddział Muzeum Dzwonów. Później posiliłem się w miejscowym prawosławnym męskim klasztorze. Jego pełna nazwa brzmi Świętojezierski Wołdajski Monaster Iwerskiej Ikony Matki Bożej. W dzienniku podróży mam wpis i szkic od jednego z mnichów. Wyjeżdżając z klasztoru spotkałem Polaka, który organizuje dla Niemców wycieczki kamperami. Tuż obok młoda para zaparkowała swój samochód weselny. Przejechali w poszukiwaniu miejsca na zdjęcia w plenerze. Widzę też grupkę młodych gości weselnych. Z radością pozują mi do zdjęcia. Lipca. W drogę ruszyłem koło południa ze względu na deszcz. Po drodze mijam pomnik 50 lat strategicznych wojsk rakietowych. Niestety na pomniku nie ma żadnej daty. Przejeżdżam przez miejscowość Berezań. Po 41 kilometrze na mojej drodze wyłania się miejscowość Makarowo. Tę noc spędzę w domu rodzinnym u dyrektora do spraw marketingu zakładów Coca-Coli z Petersburga. Na płocie przy jego posesji wisi tabliczka z napisem Coca-Cola, światowy partner igrzysk w Soczi w 2014 roku. Po powrocie do kraju wysłałem do niego list z prośbą o sponsorowanie dalszych wypraw przez zakłady Coca-Coli. Jak na razie mam potwierdzenie odbioru listu. Z niecierpliwością czekam na decyzję. 21 lipca. Od południa znowu pada deszcz i jest zimno. Na moment zatrzymuję się przy remontowanej cerkwi. Przy remoncie pracuje kilkunastoosobowa ekipa. Pracuje tam również kobieta, była wojskowa, która opłynęła kulę ziemską na okrętach podwodnych. Opuszczam miejscowość Kotilowo. Po obu stronach drogi piękne stare budynki. Dalej miejscowość Wolochok. W Kolokolence chałupa z różnościami. Dalej na mojej drodze Sergewskie do Moslawl. Lipca, po 77 kilometrach jazdy, dotarłem do miejscowości Torżok w obwodzie twerskim. Znajduje się tu obecnie odnawiany prawosławny męski monaster świętych Borysa i Gleba oraz kościół Michała Archanioła, niestety zamknięty. Po drodze mijam pomniki pamięci pilotów broniących nieba nad Torżokiem w czasie wojny oraz ofiar zabitych w Afganistanie. 'Torżoka udaje się do Miednoje. To wieś w obwodzie twerskim, były ośrodek wypoczynkowy NKWD. W latach 1999-2000 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Miednoje powstał polski cmentarz wojenny. Ma on łączną powierzchnię 1,7 hektara i znajduje się na nim 25 zbiorowych mogił, ponad 6300 jeńców zamordowanych w Twerze i więźniów z obozów w Ostaszkowie.
Jeszcze rosną drzewa, które to widziały. Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi. Niebo zna język, w którym komendy padały, nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi. Jacek Kaczmarski, Katyn. Przy cmentarzu wojennym w Miednoje spotkałem studentów z Rzeszowa biorących udział w polsko-rosyjskim obozie w Miednoje. Z wielką przyjemnością i radością przyjęliśmy spotkanie, tak bardzo niespodziewane, z naszym rodakiem i podkarpackim krajanem w tak wyjątkowym miejscu, w którym ziemia przesiąknięta jest krwią polskich żołnierzy. Mamy nadzieję, że cel bieżącej podróży zostanie osiągnięty bez problemów, a kolejne wyjazdy przyniosą zadowolenie i liczne pozytywne przygody. W imieniu studentów biorących udział w polsko-rosyjskim obozie w Miednoje, Damian Kuntel. Miednoje. Piękna miejscowość, choć o tragicznej historii dla nas jako Polaków. Tyle kilometrów od domu, a tu spotkać rodaka jest bardzo miło. Choć Rosja zimna, a droga długa, to trzymam kciuki za resztę drogi. Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Rodak z Brzozowa, Mirosław Wolak. Następnie odwiedziłem muzeum w Miednoje, w którym zebrano pamiątki po ofiarach tej straszliwej zbrodni. I nie trudno się domyślić, że to właśnie Twer jest kolejnym punktem mojej wyprawy. W mieście spotkałem Polaków z Zielonki koło Warszawy, Elżbietę i Michała. Noc spędziłem w katolickim kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Twerze. Szerokiej drogi i szczęśliwego powrotu do domu, Tomaszu. Michał Bistuła i Elżbieta Gadomska-Bistuła. 24 lipca po 112 kilometrze odwiedziłem Kościół Narodzenia Boga Rodzicy z 1390 roku w miejscowości Chorodnia. Mijam wiele pomniejszych miejscowości, prawie każda ma swoją świątynię. W końcu dotarłem do miasteczka Klin w obwodzie moskiewskim. Miasto położone jest przy drodze Moskwa-Petersburg. Znajduje się tu dom, Muzeum Piotra Czajkowskiego oraz pomnik ku chwale bohaterów Klinu od Związku Radzieckiego. Kolejną miejscowością, jaką mijam, jest Dubinino. Tu znajduje miejsce na nocleg u Rosjan pochodzących z Ukrainy. W nocy padało jak z cebra. 25 lipca po 75 kilometrze dotarłem do Moskwy, stolicy kraju, największego miasta europejskiego. Swoją bytność w tym mieście rozpoczynam od wizyty w Rosyjskim Komitecie Olimpijskim. Nie zastałem dyrektora komitetu, ale rozmawiałem z Ilwą Ciemite, menadżer do spraw kontaktów zagranicznych, organizującej Komitet 22 Igrzysk Olimpijskich oraz 11 Zimowej Paraolimpiady w Soczi w 2014 roku. Tę noc spędziłem w hotelu przy ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie. Niespodziewanie za nocleg zażądali ode mnie 75 euro. Po rozmowie z ministrem, dyskusji o polskiej gościnności, przystali na to, że nie muszę płacić za nocleg. Powiedziałem, że skoro promuję Polskę w kraju i za granicą oraz olimpiadę w Soczi, to przynajmniej nocleg mogliby mi zapewnić za darmo. Zgodził się choć niechętnie, w drodze wyjątku. Serdeczne pozdrowienia dla pana Tomasza, podróżnika o wielkim harcie ducha. Życzę uspiesznej drogi. Przy okazji proszę przypomnieć ministrowi Kuźnierowi, że wystawił mnie na egzaminie spraw człowieka na stosunkach w Warszawie Trzymniej, co było najgorszą oceną w czasie całych studiów. Gryzło mnie to ponad 10 lat, panie profesorze. Szerokiej drogi. Leszek na piątek z Wydziału Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Warszawy. 26 lipca, po pożegnaniu się z pracownikami ambasady, ruszyłem na dalszy podbój Moskwy. Minąłem pomnik marszałka Żukowa. Kolejnym przystankiem w drodze jest mauzoleum Lenina przy Placu Czerwonym, czyli miejsce spoczynku Włodzimierza Lenina. Dalej, cerkiew Wasyla Błogosławianego na Placu Czerwonym, tuż obok Kremla. Zrobiłem sobie pamiątkowe zdjęcie z rosyjską trójcą. O dziwo poznali mnie z wcześniejszych moich wizyt w Moskwie. Nie wzięli ode mnie ani grosza za zdjęcie. Nocleg w domu u miłych ludzi dostałem 1000 rubli. 27-31 lipca. Zendikowo, Borszewa, a w końcu Zadońsk. Odwiedziłem sobór Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w kompleksie Monasteru Narodzenia Matki Bożej w Zadońsku z 1610 roku. Dalej przede mną miejscowości Woronesz, Pawłowa.
Podsumowując, od 1 do 31 lipca łącznie przejechałem 2783 km. Trasa prowadziła mnie przez następujące miejscowości na terytorium Rosji. Murmańsk, Orenburg, Mączegorsk, Krąg Polarny na terytorium Rosji, Miedzigorsk, Świersko, Stara Ładoga, Sankt Petersburg, Kaldan, Wałdaj, Berezań, Makarowo, Torżok, Miednoje, Twer, Chorodnia, Klin, Dubinni, Moskwa, Zadońsk. Sierpień 2013. 4 sierpnia. Dziś, zanim wjechałem na obszar Rostowa nad Donem, musiałem zmienić oponę w przednim kole. Obecnie Rostów jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, spożywczego, chemicznego i drzewnego. Jestem ponad 1000 km za Moskwą. W położonym dalej Kamieńsku znajduje się Muzeum Motornictwa, czy coś w tym rodzaju, i chyba przy okazji ekspozycja sztuki nowoczesnej. Zwróciłem uwagę na jeden z motorów, dosiadany przez szkielet. 4-8 sierpnia. Droga, którą jadę, nie dość, że jest w remoncie, to miejscowi nazywają ją pijaną ze względu na ciągłe podjazdy pod górę, zakręty to w prawo, to w lewo. Z dnia na dzień mam coraz bliżej do Soczi. Rankiem kolejnego dnia podróży wykąpałem się w Morzu Czarnym, czyli pięknie rozpocząłem dzień. Po drodze granica. Pytali mnie, skąd jestem, ale też nie robili problemów. Po 97 kilometrze, gdzieś w okolicach Krasnodaru, Tułapse, decyduję się na odpoczynek. Tę noc spędzę w domu u miłych ludzi. Sierpnia. Od Soczi dzieli mnie 20 km. Oczywiście po drodze złapałem kolejną gumę w kole. Założyłem zapasową dętkę, ale dalej był problem z powietrzem. Spotkałem kolegę z Armenii, jest na wczasach. U niego ją skleiłem. Dziś mam za sobą 67 km drogi. 10 sierpnia, sobota. Wreszcie dotarłem do Soczi. To największy letni kurort nad brzegiem Morza Czarnego w obszarze krasnodarskim, położony niedaleko granicy z Gruzją. W bieżącym roku Soczi jest organizatorem 22 zimowych Igrzysk Olimpijskich. Część zmagań olimpijskich odbędzie się kilkadziesiąt kilometrów od Soczi, we wiosce olimpijskiej Wiesioła i Krasna Polana. 11 sierpnia mijam kolejne miejscowości: Soloniki, Wolkonkę, Dolmen, Adler. Komitetu olimpijskiego przeniesionego z Soczi do Adler nie odwiedziłem, gdyż był zamknięty, a ja nie mogłem czekać z wizytą do poniedziałku. Sierpnia po 110 kilometrze dojechałem do Noworosyjska. To jeden z głównych portów Morza Czarnego. Stąd kieruję się na port Kaukaz, do celu mam jeszcze 120 kilometrów. W nocy nad miastem przeszła gwałtowna burza. Na szczęście noc spędziłem w domu u gościnnych ludzi. 14 sierpnia. Po drodze za kurortem Anapa zatrzymałem się na moment. Zaciekawiły mnie olbrzymie kombajny do zbierania winogrona. Na drogach strome podjazdy, mijam Zaporoże. Mój licznik rowerowy nabił dzisiaj 112 km. Rosja, Ukraina. 15 sierpnia jestem w porcie Kaukaz, na granicy Rosji i Ukrainy.
Promem przedostaję się na stronę ukraińską. Mijam miejscowość Kersz. Na nocleg wybieram miejscowość nadmorską Feodosyja. Pięknie tu jest. Morze, drzewa oliwkowe, łąki, gdzieniegdzie domostwa. Namiot rozbiłem przy domu Nadi. Przed snem wziąłem kąpiel w Morzu Czarnym. 16 sierpnia. Jadę dalej. Po drodze mijam pomniejsze nadmorskie miejscowości. Wokół przepiękny krajobraz. Widzę góry, morze, wybujałą i niespotykaną roślinność. Pogoda jest wspaniała. Jestem zachwycony. Za mną i przede mną mnóstwo stromych podjazdów. Spotkałem Polaków z Grodna na Białorusi i autokar z polskimi turystami z Tarnowa. Wyprosiłem od nich trochę wody. Sierpnia. Dotarłem do Jałty położonej w południowej części Półwyspu Krymskiego. Niemal cały obszar Półwyspu wchodzi w skład Autonomicznej Republiki Krymu, znajdującej się na terytorium Ukrainy. Jałta to bardzo popularny kurort nad Morzem Czarnym. Według źródeł miasto zostało założone w I wieku przez greckich żeglarzy, którzy podczas sztormu stracili orientację na morzu. I to właśnie Jałta wyłoniła się przed ich oczyma jako długo wyczekiwany ląd. Zdecydowali więc, że osadę, którą tu założą, nazwą Jałta, czyli brzeg. Piękne miasto, urzekający krajobraz, cudowna letnia pogoda. Czegóż chcieć więcej? W mieście można odwiedzić Muzeum Czechowa, Jałtańskie Państwowe Muzeum Historii i Literatury, Muzeum Narodowej Sztuki Dekoracyjnej Polana Bajek, Cerkiew Świętego Jana Chryzostoma, Cerkiew Ormiańską czy Katolicki Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Pora wyjechać z Jałty. Po drodze mijam miejscowość Kastoropol. W połowie drogi między Jałtą a Sewastopolem przejeżdżam przez tunel. Tuż nad nim, na wysokiej około 300-metrowej skale, jest kościółek. Po przejechaniu 71 km zacząłem rozglądać się za miejscem pod namiot. Noc spędziłem w lesie za Jałtą. Jest święto Matki Bożej Zielnej. Wieczorne kościelne śpiewy rozchodzące się echem po miejscowości ukołysały mnie do snu. 20 sierpnia. Po 60 kilometrze pedałowania dotarłem do Sewastopola. To miasto na Półwyspie Krymskim, ale wydzielone, co oznacza, że nie podlega pod Autonomiczną Republikę Krymu, tylko należy do Ukrainy. Sewastopol to port wojenny i baza rosyjskiej floty czarnomorskiej. W porcie zacumowało wiele statków i okrętów. Oglądam piękną miejscową architekturę, świątynię, budynek kina i teatru, pomniki przedstawiające sławne postaci oraz sprzęt wojenny podkreślający wojskowy charakter portu sewastopolskiego. Nieco dalej piękny park, hotele turystyczne i ośrodki wypoczynkowe, które przesiadły nad brzegiem morza. Za Sewastopolem jest miejscowość Inkerman. Stąd rozległa panorama na miasto. Na zboczu góry znajduje się zespół skalnych klasztorów Inkermanu. I rzeczywiście, gdzieniegdzie mijam szczątki kamiennych budowli. Zwiedzam także kościół w skale pod wezwaniem świętych męczenników. Budowla ma około 2000 lat. Na szczycie płaskowyżu znajduje się kamienna twierdza z XV wieku. Miejscowi ludzie są niegościnni. Nie poczęstowali mnie nawet wodą. Kobieta, która maluje ikony, jest taka sama. W pobliżu jakieś jezioro i wyrobisko piaskowca, które ma około 75 metrów głębokości. Dalej mijam okoliczne miejscowości. Saki, Kolcowo, Stolbowo, Rozdolne, Worącowka, Perekopa, Krasno-Pierjejkowsk.
23 sierpnia dotarłem do Armiańska. Wziąłem udział w uroczystościach 24-lecia niepodległości Ukrainy. Dzisiejszego dnia zrobiłem 100 kilometrów. Następnego dnia minąłem Chersoń. 25 sierpnia. Nowa Odessa. Mam problem z powietrzem w tylnym kole. 26 sierpnia przejeżdżam przez ukraińskie miasto Jużno-Ukraińsk w obwodzie mikołajowskim. W pobliżu znajduje się południowo-ukraińska elektrownia atomowa. Następnie mijam Perwomajsk. Podczas dalszej drogi potrącił mnie Ukrainiec jadący tirem. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja. Sprawca wypadku dał mi 500 hrywien. I tak uznali całą sprawę za załatwioną. Na szczęście tylko bagażnik w rowerze ucierpiał, mnie uratował zajączek z Kindera. 27 sierpnia po 100 kilometrach drogi jestem w Umaniu. Odwiedziłem znajomy miejscowy park Zofiówka. Miejscowi poznali mnie z wcześniejszych wizyt w tym mieście. Dostałem pierniki na drogę. Zofiówka to park krajobrazowy założony w 1796 roku przez Stanisława Szczęsnego Potockiego dla żony Zofii Potockiej. Florę z wielu zakątków świata i wiele dzieł architektonicznych zgromadzono na 160 hektarach gruntu. Ilekroć tu zaglądam, za każdym razem jestem zachwycony tym ukraińskim cudem. Nocleg w domu Włodimira i przy okazji wziąłem udział w imprezie z okazji jego 59. urodzin. Dalej miejscowość Niemirów, gdzie zaproszono mnie na obiad, ukraiński barszcz i herbatę. W miasteczku znajduje się stary młyn. W centralnym miejscu stoi pomnik Lenina, a po jego prawicy cerkiew, a po lewej stronie kościół. Nocleg w domu i Mikołaja. 29 sierpnia dotarłem do Winnicy, miasta w środkowej części Ukrainy na wschodnim Podolu. W konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Winnicy spotkałem się z konsulem Krzysztofem Świderkiem i wicekonsul Edytą Niedźwiecką. Na pamiątkę otrzymałem od nich książkę Mogiłę pradziada Ocal od zapomnienia. Udzieliłem również wywiadu do lokalnej polskiej gazety. Później zaglądnąłem do miejscowego Minizo i kupiłem oponę i dętkę do roweru za 120 hrywien. 30 sierpnia po 122 kilometrze dotarłem do Latyczowa. W mieście tym znajduje się klasztor dominikański z cudownym obrazem Matki Boskiej Latyczowskiej. Ze względu na wielką liczbę cudów i łask, jakich doznawali tutaj pielgrzymi, papież Pius VI w 1778 roku wydał dekret o koronacji tego obrazu. Znajdują się tu również mury obronne i zamek zbudowany w XVI wieku przez Potockich. Przyszedł czas na podsumowanie tego miesiąca. Od 1 do 31 sierpnia przejechałem łącznie 2970 km. Moja trasa wiodła przez następujące państwa i miejscowości. Rosja. Rostów nad Donem, obszar krasnodarski, Soczi, Adler, Noworosyjsk, Anapa, Zaporoże, Port Kaukaz. Ukraina. Kersz, Feodosija, Jałta, Autonomiczna Republika Krymu, Sewastopol, Inkerman, Armiańsk, Nowa Odessa, Jużno-Ukraińsk, Pierwomajsk, Umań, Niemirów, Winnica, Latyczów. Wrzesień 2013. 1 września Ogólnokształcąca Szkoła pierwszego i trzeciego stopnia z polskim językiem nauczania w Gródku rozpoczęła nowy rok szkolny. W rozpoczęciu wzięła udział również wicekonsul z Winnicy Edyta Niedźwiecka, która oficjalnie przedstawiła mnie i poprosiła, żebym powiedział o sobie kilka słów. Po tak miłym wstępie społeczność szkolna i nauczycielska rozeszła się do klas, a ja postanowiłem zwiedzić muzeum i pospacerować po mieście. Pod wieczór odwiedziłem siostry zakonne z Gródka. Za każdym razem, jak odwiedzam Gródek, nocuję u zaprzyjaźnionej rodziny Kosteckich. Następnego dnia pożegnałem się i ruszyłem w dalszą drogę. 4 września dojechałem do miasta Buczacz w obwodzie tarnopolskim. Za miastem mijam monaster z VIII wieku, groty skalne, około 300-letnią cerkiew, będącą aktualnie w remoncie. Następne miejscowości to Ozeriany, Monastryska, Komariwka. Tego września przejeżdżam przez miasto Stanisławów, któremu Sowieci w 1962 roku zmienili nazwę na Iwano-Frankiwsk. Po trasie wiele drewnianych cerkwi i kościół Polski pod wezwaniem św. Franciszka.
6 września przełęcz Jabłonicka w Karpatach Wschodnich. Jestem na wysokości 910 metrów nad poziomem morza. Od najdawniejszych czasów przełęcz była szlakiem handlowym z nadmorza Czarnego na Węgry. Przede mną piękne, górzyste tereny. Pogoda też dopisuje. Następnie mijam Biały Kościółek, Tesco, Krasne Pole, Rokosowo. 8 września. Mukaczewo. Nad miastem góruje zamek Palanka. Znajduje się tu również XIV-wieczna kaplica pod wezwaniem świętego Marcina, biały pałac rakoczych z połowy XVII wieku, prawosławna katedra i żeński klasztor pod wezwaniem świętego Mikołaja. Wjeżdżam do Użgorodu. Miasto położone jest na wysokości około 120 metrów nad poziomem morza, na przedgórzu Karpat nad rzeką Uż. Najwyższym punktem w mieście jest Góra Wielka Dajbowecka. Ma 224 metry nad poziomem morza. Użgorod leży nieopodal granicy ze Słowacją. Przejście graniczne znajduje się w miejscowości Michalowce. Mam problemy z przekroczeniem granicy na rowerze. Z Ukrainy na Słowację przedostałem się busem. Ukraina-Słowacja. Mijam miejscowość Straszkę. Tuż za nią rozciąga się pole słonecznikowe, nad którym krują ruiny jakiegoś zamku. Podziwiając ten krajobraz, właśnie dochodzi do mnie, jak długo już jestem w podróży. To przyroda naprowadziła mnie na te refleksje, a konkretnie słoneczniki. Na początku podróży w kolejno mijanych przeze mnie państwach i miastach słoneczniki ogrzewały swoje piękne żółte głowy w letnim słońcu. A teraz, gdy jesień na karku, słoneczniki nie patrzą już w niego, tylko niczym zawstydzone niewiasty spuściły głowy ku ziemi. Oj Tomasz, długo już jesteś w podróży i coraz bliżej domu. Słowacja, Polska. 9 września mijam miejscowości Mala Domasza, Stropkow, Świdnik. Przejeżdżam przez granicę słowacko-polską w Barwinku o godzinie 16. Jak miło znów być w ojczyźnie. Tradycyjnie w miejscowym barze zamawiam fasolkę po bretońsku. Teraz jeszcze przede mną droga do bazy. Dziś przejechałem 103 km. We wrześniu przemierzyłem łącznie 713 km. Moja trasa wiodła przez następujące państwa i miejscowości. Ukraina, Grudek, Buczacz, Stanisławów, Przełęcz Jabłonicka, Mukaczew, Użgorod, Michalowce, granica ukraińsko-słowacka. Słowacja, Straszkę, Mała Domasa, Stropkow, Świdnik. Polska, Barwinek, Dukla, Krosno, ulica Żniwna, baza. Wróciłem do bazy, a tu wszystko zarośnięte. Od maja moje domostwo pozostawało bezpańskie, więc od jutra wezmę do ręki kosę, grabie i trzeba będzie zrobić porządek, bo ani przejść, ani przyjechać się nie da. Wróciłem cało z kolejnej prawie 5-miesięcznej wyprawy. Utrudzony, ale bardzo szczęśliwy. Tekst na podstawie dziennika z podróży Tomasza Świątka.